Cześć, witam Was serdecznie na kanale iRockets Nauka Jazdy. Właśnie jestem w trasie i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak należy się przygotować i co trzeba wiedzieć przed swoją pierwszą, dłuższą trasą samochodem. Zapraszam serdecznie. Materiał powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Ty też możesz dołożyć swoją cegiełkę do tworzenia nowych filmów. Mówiąc trasa, mam na myśli jakaś jazda, zazwyczaj autostradą i pokonanie dystansu, który zajmie nam większość dnia. O tym myślę, mówiąc jakaś trasa. Ja bardzo dużo jeżdżę samochodem i dla mnie zrobienie w ciągu dnia, 800 czy 900 km nie jest jakoś dużym wyczynem, ale sam pamiętam po sobie, że jak pierwszy raz miałem trasę, która obejmowała 250 km, to już po prostu 3 dni wcześniej cały latałem i się zastanawiałem, jak to zrobić. Punktem pierwszym przed wyruszeniem w trasę jest obejrzenie moich dwóch filmów instruktażowych. Pierwszy to jest film, jak jeździć na nawigacji. Całkiem niedawno go dodałem, ponieważ na 99% będziecie używać właśnie GPS-a i nawigacji, jadąc w taką trasę, więc zobaczcie sobie, nie będę się specjalnie w tym filmie powtarzał o technikach stricte, znaczy technikach, o tym, jak używać tej nawigacji, zobaczcie ten film. Drugi bardzo ważny film, jak jeździć na autostradzie. Będziecie jechać też na 99% autostradą podczas takiej trasy, więc tam zobaczcie, jak po takiej autostradzie się przemieszczać. Jeździmy tutaj z bardzo dużymi prędkościami, więc warto poznać tą technikę i wiedzieć, czego unikać, na co zwracać uwagę itd., itd. I jeszcze fajny film w sumie to jest o tym, jak jeździć na tempomacie i co to jest tempomat. To również Wam bardzo jazdę w trasie ułatwi, czyli w sumie trzy filmy. A tutaj powiem Wam o tym, czy należy się jakoś przygotować, czy coś zabrać ze sobą, czego się spodziewać itd., itd. No więc mogą się wydawać to oczywistości, ale zawsze fajnie jest to powiedzieć na głos i myślę, że wielu z Was ten film może pomóc. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie w komentarzu, i mam nadzieję, że ten kanał subskrybujecie. No więc pierwsza rzecz, zaplanujcie sobie tą trasę odpowiednio wcześniej. Zobaczcie na nawigacji, ile czasu tam się jedzie. Bo jeżeli ktoś Wam powie, ej słuchajcie, jedziemy do Katowic i Ty, Katowice, ile to jest tam, 600 km, spoko. Ale może się okazać, że się mylicie, albo że prowadzą tam tak jakieś dziwne drogi, że jedzie się tam bardzo długo. Więc zaplanujcie sobie na dzień wcześniej, ile... Czy Wy to widzieliście? No to jest rzecz, której absolutnie nie można robić. To było, bardzo niebezpieczne, naprawdę. Wow, jestem na dwupasmowej drodze i nagle się znalazły trzy samochody. Jechałem 140 na godzinę. Czyli on mnie wyprzedzał pewnie jakieś 160 na godzinę. Matko jedyna, ludzie, co wy robicie? Chyba skończyłem mówić na tym, że zaplanujcie sobie tą traskę wcześniej, żebyście wiedzieli, jak przebiega, ile czasu Wam ona zajmie, i żebyście wiedzieli, ile czasu potrzebujecie na pokonanie tej trasy. Uwzględnijcie sobie przerwy. Ja z własnego doświadczenia Wam powiem, że fajnie jest co jakieś 2-3 godziny, to jest najdalej, żeby przerwy robić. Szczególnie jak jesteście początkującymi kierowcami albo jest to jedna z Waszych pierwszych tras, tym bardziej warto sobie takie przerwy nawet co 1,5-2 godziny robić, żeby nogi wyprostować, żeby trochę odpocząć, żeby nie musieć być cały czas tak skupionym. Więc weźcie to pod uwagę. Zobaczycie wtedy też na trasie, gdzie można takie przerwy zrobić. Jak jedziecie cały dzień, to raczej jakiś obiad się przyda, więc też pomyślcie, czy jecie na stacji benzynowej, czy coś zabieracie ze sobą, czy może jakaś knajpka wleci po drodze. Fajnie jest mieć to zaplanowane. No i teraz musicie być wyspani, więc jeżeli trasa jest bardzo długa, a musicie gdzieś być rano, to trzeba będzie czasem wstać o 2, o 3, o 5. Więc odpowiednio wcześnie pójdźcie spać, wypijcie sobie herbatkę, żebyście byli wyspani. Bo uwierzcie mi, że jazda mocno niewyspanym, śpiącym jest bardzo niebezpieczna. Myślę, że koncentracja Wasza jest podobna, jakbyście byli troszeczkę podpici, a to jest surowo zakazane i niebezpieczne, tylko że niewyspania nie idzie zmierzyć, więc dlatego nie ma przepisu, który o tym mówi, ale jest to również bardzo niebezpieczne. No i czy jest coś, co musimy koniecznie zabrać ze sobą w trasę? Może zacznijmy od samego samochodu. Zadbajcie o jego stan techniczny. Wiadomo, że stan techniczny auta zawsze powinien być w dobrej kondycji, ale im dalej jesteście, tym dalej po jakiegoś kumpla, który do Was przyjedzie z jakimś kluczem albo dalej do serwisu, więcej stresu, więc uzupełnijcie sobie płyn do spryskiwaczy. Przed trasą zatankujcie sobie samochód do pełna, żebyście też już o tym nie musieli myśleć podczas trasy, bo na autostradach paliwo jest dużo droższe, więc o tym też musicie wiedzieć.
Ja mam jeden samochód, którym jeżdżę bardzo dużo w trasy. Zazwyczaj jeżdżę autami testowymi, tak jak ten, więc ze sobą mam plecak ze sprzętem filmowym, telefon, kurtkę i butelkę wody. Ale w tym moim aucie, czyli Tesli, którą jeżdżę bardzo dużo, mam koc zawsze ze sobą w bagażniku. Jest duży bagażnik, więc on nie zajmuje dużo miejsca. Dlatego, że no, czasami może się tak zdarzyć, że trzeba się gdzieś przespać. I tu wcale nie chodzi o to, że to jest auto elektryczne i muszę je ładować, tylko chodzi o to, że tak jak Wam mówię, zdarza się tak, że nawet mimo tego, że się wyśpię, zaczyna mnie mulić. No i nie ma zmiłuj. Muszę zjechać na stację benzynową i pół godzinki, godzina, czasami wystarczy 15 minut położyć się na fotelu i się przespać. Mam też całą rolkę ręczniczków papierowych. No, na trasie czasami tu trzeba nos wydmuchać, tutaj się coś czymś uświnicie, tu trzeba zjeść jakiegoś hot doga, to też nie jest małe, zawsze warto to mieć. No a takich rzeczy, które wyciągam z samochodu i zabieram ponownie, no to jest przede wszystkim picie, butelka wody. Ja też mam ze sobą tabletki przeciwbólowe, jakby mnie bardzo zaczęła boleć głowa, ładowarka do telefonu i właściwie tyle. Szczerze mówiąc, nie przesadzałbym, żeby teraz nie wiadomo, czego brać i tak dalej. No, żyjemy w Europie w XXI wieku i tak naprawdę mając kartę płatniczą, będąc gdziekolwiek, wszystko sobie ogarniecie, mając telefon, tylko fajnie zadbać właśnie, żeby mieć ze sobą pieniądze, czyli kartę płatniczą, no i mieć ze sobą ładowarkę do telefonu albo jakiegoś powerbanka, żeby Wam ten telefon po prostu nie wysiadł, no bo wtedy może być Wam trudniej. A czy mam jakieś porady odnośnie tego, jak już się zachowywać w trasie? To tak jak mówiłem, delektujcie się tą trasą, ustawcie sobie jakąś fajną muzykę i właściwie to, jak jeździć w trasie, to jest połączenie tych trzech poradników, czyli nawigacja, autostrada i tempomat. Po prostu dbajcie przede wszystkim o to, żebyście byli wypoczęci. Jak czujecie, że jesteście zmęczeni, że już Was coś boli, że chce Wam się siku, to zjeżdżajcie i to róbcie. Uwierzcie mi, że w długich trasach, które liczą po kilkaset kilometrów i trwają po kilka godzin, to czy Wy będziecie za 9 godzin, czy za 9,5, czy 10, nie zrobi różnicy. Warto zawsze też wziąć sobie duży margines i jeżeli musicie być na konkretną godzinę gdzieś, to wyjechać tak, żebyście tam byli według nawigacji godzinę wcześniej, bo wystarczy jakiś korek na autostradzie, kolejka do toalety na stacji benzynowej, które czasami są naprawdę długie, i już się okaże, że tu 10 minut, tu 20, tu pół godziny i będziecie godzinę spóźnieni, będziecie się stresować, a to znowu będzie dla Was nieprzyjemne i niebezpieczne. A jazda samochodem ma być bezpieczna i przyjemna i taka może być, między innymi dzięki moim poradnikom. Więc jeżeli uważacie, że jest to potrzebne, to zapraszam do subskrybowania, a jeżeli chcecie mi pomóc w tworzeniu tych filmów, to niewielką kwotą możecie mnie wspierać w serwisie Patronite, link w opisie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!